Jaya Acharyadeva, Jaya Śrīla Prabhupada. Jest to 14. płyta, 55. ścieżka. Next is a class on the Srimad Jest to wykład ze Srimad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 7, tekst 27, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 24 września 1976 roku we Vrindavan w Indiach. Sri Bhagavan Upasa Vittheram Dona Putrasa Dhammamastam Padarsitam Nibhasa Upeda Sanharam Prana Bhasa Upasthite. So, Vyasadeva, to Śrīmad Bhāgavatam Mahamuni Krita. To nie jest napisane przez zwykłą osobę. Z początku jest powiedziane nie tylko Muni, ale Mahamuni. Maha. Według instrukcji swojego mistrza duchowego Vyasadeva, objawione pismo przez duchowe doświadczenie Bhakti Yoga, on mógł zrealizować. Narada Muni zapytał jego, poprosił jego, aby napisał jedynie o czynnościach Najwyższej Osoby Boga. On napisał tak wiele książek, wszystkie Wedy, Upaniszady, Purany, ale nie czuł zadowolenia nawet po napisaniu Vedanta Sutr. W tym czasie Narada Muni przyszedł do niego, skarcił jego. Napisałeś tak wiele książek, ale one nie są bardzo użyteczne, ponieważ ludzie ogólnie mają atrakcję do dharmy, arty, kamy, mokszy. Oni są zauroczeni, ci cywilizowani są zauroczeni jakimś rodzajem religii, systemu. To nie ma znaczenia, czy on jest hindusem, muzułmaninem, czy chrześcijaninem. Posiadają jakiś rodzaj praktyki religijnej. To jest początek ludzkiej cywilizacji. Kiedy nie ma religijnej praktyki, wtedy to nie jest cywilizowana osoba, tak jak w dżungli, aborygeni, czy zwierzęta. One nie mają religijnego systemu. W społeczeństwie ludzkim jest jakiś system religijny. Dlatego kiedy społeczeństwo ludzkie zostaje bez żadnego religijnego zrozumienia, natychmiast są zwierzętami. Nie są ludzkimi istotami. W świecie cywilizowanym, teraz w tej chwili, szczególnie sławny ruch komunistyczny, oni są kompletnie usunęli religijny system. To jest nieszczęście tego wieku. Dlatego oni nie mają błędu w jednym zrozumieniu, ponieważ ci zarządzający systemem religijnym, oni są upadli. Tak jak natychmiast nasz Shubha Vilasa Prabhu pytał mnie, widzimy tak wiele świątyń, dlaczego są tak lekceważone?
Czy to nie było Twoje pytanie? And why they should not neglect Dlaczego oni nie powinni lekceważyć tego? Większości świątynie one stały się środkami na życie. Taki jest błąd. Świątynia nie jest przeznaczona jako środek na życie. Wtedy to się będzie zniszczone. Jak długo możesz fałszywie czcić bóstwo i robić pokaz arati? Ty nie możesz robić tego przez długi czas. To nie jest możliwe. Ty będziesz zdegustowany. Dopóki nie ma uczucia, bawy, że tutaj jest Krishna. Krishna łaskawie przyszedł tutaj, żeby przyjąć moją pokorną służbę. On jest tak wielki, że do Niego nie można się zbliżyć. Taka osoba jak ja nie może tam się udać. Przykładowo dla impersonalisty Viratrupa. Niebo jest głową osoby Boga. Oni myślą w ten sposób. Wielkie, wielkie góry są kośćmi, a wielkie, wielkie oceany są otworami w ciele. A drzewa w jednym zrozumieniu to jest w porządku. Ale jeśli przyjmiesz Viratrupę, jak ty możesz ją objąć? Nie jest to możliwe. On ma Viratrupę. On pokazał Viratrupę Arjunie. Ale ty nie możesz objąć tej Viratrupy. Ty jesteś za mały. Dlatego On jest tak łaskawy, że pojawił się przed Tobą w tej świątyni, żebyś mógł dotknąć Jego. Możesz służyć Jemu, możesz ubrać Jego. Możesz ofiarować Jemu jedzenie. Dlatego, jeśli myślimy w ten sposób, nie myśl, to jest fakt. Ponieważ Bóg nie jest jedynie bardzo wielki. On może stać się mniejszym od najmniejszego, to jest Bóg. Brahman nie oznacza tylko wielki, że ty nie możesz go objąć. To jest wszechmoc. Cokolwiek on chce, on może zostać. On może umieścić wszystkie wszechświaty w swoich ustach. Kiedy Yashodamai rzuciła wyzwanie Krysznie: Kryszno, ty jadłeś ziemię, twoi przyjaciele skarżą. Nie, matko, ja nie robiłem tego. Oni kłamią. Teraz twój starszy brat Balarama również mówi. Tego ranka on był zły na mnie, dlatego on przyłączył się do nich. Ja chcę zobaczyć twoje usta. On otworzył usta i matka zobaczyła, że miliony Yashoda i miliony wszechświatów jest w ustach. Wtedy pomyślała: możliwie coś. W porządku, nie rób tego, to wszystko. Teraz Krishna, miliony wszechświatów w ustach. On będzie karany przez Yashodamai. To jest Krishna. To jest Krishna. Kiedy Krishna przychodzi, ty nie możesz widzieć Krishny. Nie możesz chwycić Krishny. Kiedy on przychodzi przed ciebie, Archamurti, Archavigraha, to jest Archavigraha, bóstwo. Krishna pojawił się. Ta sama rzecz. Krishna Yashodamai chciała
Najwyższą osobą Boga jako swojego Syna dla celu, którego setki lat ona poddawała się wyrzeczeniom. Kiedy najwyższa osoba Boga pojawił się przed nią, zarówno mąż i żona, co Ty chcesz? Teraz my chcemy syna takiego jak Ty. Krishna powiedział, to nie ma drugiego poza mną. Ja stanę się Waszym synem. On został synem. On musi grać to doskonale. Yashodamai może nie rozumieć, że tutaj jest najwyższa osoba Boga. Wtedy uczucie matki i syna zniknie. Krishna gra dokładnie tak jak małe dziecko. To jest łaska Krishna. To jest łaska Krishna. Podobnie dla nas. My nie jesteśmy tak zaawansowani jak Nanda Maharaja czy Yashoda Maharaja. My jesteśmy jedynie początkującymi. My nie wiemy, kim jest Krishna. Nie możemy widzieć Krishna, ani jego Virat Murti czy Tomurti. Co możemy widzieć? My możemy widzieć kamień, drewno czy materialne rzeczy. Kiedy Krishna pojawia się, aby być widzianym przez Was, On pojawia się jak statua z kamienia. On nie jest statuą z kamienia. Nie myśl tak. Dlatego my musimy nauczyć się, jak widzieć Krishnę. Nie powinniśmy myśleć, że tutaj jest statua z kamienia. Wkrótce jak myślimy o statule z kamienia, wtedy nasze to odczucie, bhava, będzie stracone. Co najmniej my Hindusi, my jesteśmy wyszkoleni w ten sposób. Nie tylko wyszkoleni, my urodziliśmy się wielbicielami. Każdy, kto przyjął narodziny w Indiach, to jest szczególna możliwość. W swoich poprzednich narodzinach oni spełniali wiele wyrzeczeń. Nawet półbogowie, oni pragną również narodzić się w Indiach, aby uzyskać tą możliwość. India. Nie myśl. India znaczy ta planeta, Bharatavarsa. Tam jest dobra możliwość. Nie powinniśmy myśleć, jeśli myślimy, że tutaj jest statua z kamienia, wtedy to nie przetrwa wiele dni. To nie będzie Galagraha. Już więcej nie będzie Vigraha, ale Galagraha. Przykładowo ustanowiłem tą świątynię. Teraz według moich instrukcji moi uczniowie czczą Vigraha. Vigraha oznacza formę Pana, Rupa. Ale jeśli tam nie ma przestrzegania regulujących zasad, wtedy po mojej śmierci to będzie Galagraha, przeciążenie. Że nasz dżański guru Maharaja ustanowił tą świątynię i my musimy czcić, wstawać wcześniej rano, wszystko takie kłopoty to będzie. To jest nazywane Galagraha, przeciążenie. On zostawił nam przeciążenie. To jest ryzyko. Wtedy to taka wielka świątynia będzie źle zarządzana i ty zobaczysz, że to jest zburzone i to jest nieczyste. Tam nie ma uwagi.
to będzie nasze. To jest nazywane Galagraha. Drań dał nam przeciążenie. To jest bardzo trudne. Jeśli stracimy to uczucie, że tutaj jest Kryszna, tutaj jest możliwość, aby służyć Jemu. Nie to. Krócej jak, dlatego my jesteśmy bardzo tacy czujni. Dlaczego nie robić tego? Dlaczego nie robisz tego? Wkrótce jak czujesz, że służba oddania będzie tracona, ta świątynia będzie przeciążeniem. Taki jest sposób. To będzie taka wielka świątynia, aby zarządzać. To będzie wielkim przeciążeniem. Dlatego oni czują to obciążenie. Dlatego oni nie myślą, że jeśli gdzieś coś jest przerwane, w porządku, pozwól nam, jakiekolwiek pieniądze mamy, pozwól nam jeść przede wszystkim. Taka jest pozycja. Vigraha i Galagraha. Powinniście to zrozumieć. Jeśli zapomniemy, że tutaj jest Kryszna osobiście obecny, my musimy przyjąć Jego bardzo wspaniale. My musimy dać Jemu wspaniałe pożywienie, wspaniałe ubranie, wspaniałe. Wtedy to jest służba. A wkrótce jak to uczucie przychodzi, że tutaj jest idol kamienny. Oni mówią czasami czczenie idola. I my byliśmy poinstruowani, aby ubierać Jego, dać Jemu wszystko kłopoty. Wtedy skończone. Skończone. To przyszło wszędzie. Ja widziałem w Nasik, w wielu, wielu wielkich świątyniach, tam nie ma pujari, a psy wydalają odchody. Nie tylko one szczekają. W zachodnich krajach również kościoły będą zamykane. Wielkie, wielkie kościoły. W Londynie ja widziałem bardzo wielkie, wielkie kościoły. Ale są zamknięte. Kiedy jest spotkanie w niedzielę, ten taki odziwierny, dwóch, trzech ludzi, jakieś stare panie, one przychodzą. Nikt nie przychodzi. I my kupujemy. My kupiliśmy wiele kościołów, ponieważ to jest teraz bezużyteczne. To jest bezużyteczne. W naszych Los Angeles my kupiliśmy i wiele innych. W Toronto. Niedawno my kupiliśmy wielkie, wielkie kościoły. Ale oni nie chcą nam sprzedać. Jeden kościół. Kapłan powiedział, ja wolę podpalić ten kościół, ale nie dam Bhaktivedancie Swamiemu. Ten kościół w Toronto był taki również. I w Balmer, w Melbourne, taki warunek był. Warunkiem sprzedaży było, że ty musisz zburzyć ten budynek kościelny. I powiedzieliśmy, dlaczego? I powiedział, używanie jako świątyni teraz, my nie damy wam tego. Oni odmówili. Znacie to? Oni nie lubią, że ten ruch świadomości Kryszny kupi nasze kościoły i zainstaluje Radha Kryszna Bóstwo. Oni nie lubią tego. Ale to tak.
Nie tylko kościoły w zachodnich krajach. Tutaj również. Wkrótce, jak stracicie duch służenia, ta świątynia staje się wielkim go down, tak upadkiem, to wszystko. Żadnej więcej świątyni. My musimy utrzymywać ten duch służenia. Dlatego jesteśmy tak bardzo szczególnie zainteresowani. Dlaczego nie ma świeżych kwiatów? Jeśli myślisz, tutaj jest statua z kamienia, jakie jest znaczenie świeżych kwiatów czy starych kwiatów? My musimy dać jakiś kwiat, to wszystko, ale żadnego uczucia. Że tutaj jest Kryszna, my musimy dać świeży kwiat. Tak, ja jestem żyjącą osobą. Jeśli dasz mi świeży kwiat, jeśli weźmiesz jakieś śmieci, jeśli dasz mi, czy będą zadowolone? Czy ty myślisz? To uczucie jest stracone nawet z początku. Że my powinniśmy zadowolić tą statuę jakimiś śmieciami, wyrzuconymi kwiatami. On nie będzie protestował. Tak, on nie będzie protestował. Ale twoje życie będzie skończone. Protest pojawi się w ten sposób. Wkrótce jak stracisz uczucie, kto może czcić Krysznę? Kiedy tam jest bhava. To było omówione w Bhakti Rasamrita Sindhu. Czym jest bhava? Ale jeśli nie masz bhavy, wtedy jesteś na materialnej kaniszta adhikari. Jedynie pokaz. Pokaz nie może trwać przez wiele dni. Pokaz będzie skończony wkrótce. Jeśli nie utrzymujesz bhava, bhava oznacza, to jest na stronie wyzwolenia, strona wyzwolenia. Przede wszystkim przyszliście do tego ruchu świadomości Kryszny. Niektórzy z was, nie wszyscy. Śradha. Ruch świadomości Kryszny, ruch Hare Krishna jest bardzo dobry. Zobaczmy, jak to jest. Pocieszmy się. Przyłączmy się. Przede wszystkim śradha. Wiele ludzi przychodzi z powodu śradha, wiary. Śradha oznacza odrobinę wiary. Ale według naszej literatury Goswami, ta wiara nie jest taką małą wiarą. Ta wiara jest również bardzo silna. Wtedy początek jest tam. Chaitanya Charitamrita opisał tą wiarę. On opisał, wiara znaczy śradha. Angielskie słowo wiara. I sanskryckie słowo jest śradha. Pełen szacunek. Ta śradha, Adau śradha, początkiem jest śradha, wiadra. Ta śradha jest zdefiniowana przez Krishna Dasa Kaviraja Goswamiego. To jest śradha. Według naszych Gaudiya Vaishnavów, zgodnie, to jest śradha. Czym to jest? Krishna prosi. On prosi, żąda. Więc kiedy mamy wiarę w słowa Kryszny,
Tak, Krishna mówi. Tak, ja to zrobię. Wtedy śradha się zaczyna. Inaczej tam nie ma śradhy. To jest początek wiary. Jeśli masz wiarę w te słowa Kryszny, że tak, cokolwiek Kryszna mówi, przyjmę to. Wtedy wiara się zaczyna. Inaczej tam nie ma wiary. Zwykła wiara. Oni idą do świątyni, czy innej świątyni Kali, czy Durgi. Oni mówią, każdy ma rację. Ja tam mata, tata, pata. Cokolwiek chcesz. To nie jest wiara. To jest wymysł. Wiara oznacza, kiedy ty jesteś, mocno wierzysz w słowa Kryszny. Co Kryszna powiedział? Dlatego Kryszna Das Kaviraj Goswami powiedział. Kryszna powiedział, że porzuć wszystko, ja dam tobie. Tak, to jest fakt. Dlaczego mam się martwić? To jest wiara. Suhrida znaczy bardzo mocna wiara. Nie taka migocząca, zmienna wiara. Kiedy posiadasz ten rodzaj wiary, naturalnie, następna pozycja będzie, jak utrzymać moją wiarę, mocną wiarę w Krysznę. Wtedy ty musisz towarzyszyć z wielbicielami, którzy utrzymują, którzy mają cały czas kontakt w służbie dla Kryszny. Dlatego ta świątynia jest potrzebna. Że wielbiciele będą zawsze zaangażowani w służbę dla Kryszny. A ci, którzy posiadają wiarę, oni przyjdą i zobaczą, jak wielbiciele są zaangażowani. Jak oni ofiarowali swoje życie jedynie dla służby dla Kryszny. To jest sadhu sangha. Dlatego my zbudowaliśmy ten wielki dom. Dlaczego? Że ludzie, ignoranci, dranie, oni mogą, jeśli mają odrobinę wiary, oni mogą przyjść, żyć tutaj, przyjąć jakiekolwiek prasadam jest do otrzymania i towarzyszyć z wielbicielami. Jeśli towarzyszą z wielbicielami, stopniowo ich złe nawyki, anartha, bhajana kriya. Następną pozycją jest, że wielbiciele służą Krysznie. Oni również mają ogolone głowy. Oni mają korale i intonują. Dlaczego nie ja? To jest nazywane bhajana kriya. Wtedy oni dojdą. Panie, dlaczego mnie nie inicjujesz? Nie. My dajemy jakieś regulujące zasady, jeśli przyjmiesz. To jest bhajana kriya. Wtedy automatycznie wszystkie nonsensowe nawyki, które nie są potrzebne, anartha, tak jak palenie, anartha, niepotrzebne. Czy to znaczy, jeśli ktoś nie pali, on umrze? Ale wy zobaczycie w całym świecie, miliony i tryliony dolarów jest wydawane na papierosy. Niepotrzebnie. W ten sposób powinniśmy ułożyć nasze życie. I ruch świadomości Kryszny jest najlepszym procesem. A ci, którzy są grzeszni, którzy są ateistami, oni nieco obawiają się tego ruchu.
Dlatego mamy tak wiele wrogów, szczególnie w Indiach. I ludzie krytykują nas na tak wiele sposobów. W innych krajach również. Dlatego musimy stawać w obliczu niebezpieczeństwa. To nie jest niebezpieczeństwo. My nie dbamy o ich krytycyzm. Ale jeśli pozostaniemy szczerzy w naszych czynach, tam nie będzie żadnych przeszkód. To jest zapewnione, że ruch świadomości Kryszny, on nie może być powstrzymany. Jeśli pozostaniecie przy tych zasadach, czym są te zasady? Jeśli trzyma się zasady bhakti yogi, wtedy ahaituki aprahita aprahita, nikt nie może ciebie powstrzymać. Ty zrobisz postęp. Dziękuję wam bardzo. Cześć, Labraupada. Cześć, Acharya Deva.